mówi Jezus. Nie popełniajcie nieczystości. Nie patrzcie wokół siebie, usiłując odczytać na czyimś obliczu rozpustny. Miejcie miłość jedni względem drugich. Czy chcielibyście, by coś takiego odczytano na waszych twarzach? Nie. Zatem nie usiłujcie odczytywać tego w zmieszanym spojrzeniu sąsiada na jego czole, czerwieniejącym i pochylającym się ku ziemi. A ponadto, o, powiedzcie, szczególnie wy, mężczyźni, kto z was nigdy nie kosztował tego chleba z popiołu i odpadków, w którym jest zadowolenie zmysłowe? Czy istnieje tylko taki nierząd, który popiecha na godzinę w ramiona kurtyzany? Czyż nie jest rozpustą również profanacja małżeństwa z małżonką? Profanacją, zalegalizowanym grzechem, polegającym na wzajemnym zaspokajaniu zmysłów i unikaniu wypływających z tego konsekwencji. Małżeństwo znaczy przekazywanie życia, a akt oznacza i ma być płodnością. Z wykluczeniem jej staje się niemoralnością. Nie można czynić z małżeńskiej komnaty domu publicznego, a ona staje się nim, jeśli plemi ją pożądliwość i jeśli nie uświęca jej macierzyństwo. Ziemia nie odrzuca nasion, ona je przyjmuje i czyni z nich rośliny. Nasienie nie opuszcza gleby, gdy zostało w niej złożone, lecz tworzy korzeń i zakorzenia się w niej, aby wzrastać i utworzyć kłos. Roślina rodzi się z zaślubin ziemi z nasieniem. Mężczyzna jest nasieniem, kobieta to ziemia, kłosem jest dziecko. Odrzucać powstanie kłosa i tracić siły na grzech to wina, to nierząd popełniany w łożu małżeńskim, ale nie różniący się w niczym od innego, a nawet cięższy przez nieposłuszeństwo nakazowi mówiącemu: bądźcie jednym ciałem i rozmnażajcie się przez wasze dzieci. Widzicie więc, o kobiety dobrowolnie bezpłodne, małżonki legalne i uczciwe, ale nie w oczach Bożych, lecz w oczach świata, że możecie być jak prostytutki i jak one popełniać nieczystość, choć jesteście cały czas z waszym jedynym mężem. Szukacie bowiem nie macierzyństwa, lecz przyjemności i to zbyt często. Nie zastanawiacie się, że przyjemność jest trucizną. Wchłaniana z jakichkolwiek ust ona zaraża, wysusza ogniem, który, sądząc, że się nasyci, kieruje się poza małżeństwo i pożera coraz to bardziej nienasycony. Pozostawia cierpki smak popiołu na języku. Daje niesmak, obrzydzenie i pogardę dla samego siebie i towarzysza przyjemności. Gdy bowiem sumienie się budzi, a budzi się między dwoma gorączkami, może zrodzić tylko pogardę do samego siebie, że się upodliło bardziej niż zwierzę. Nie popełniajcie nieczystości, jest napisane. Nierząd w dużej mierze rodzi się z pożądliwych czynów mężczyzn. Nie będę dłużej omawiał niepojętego i obrzydliwego zjednoczenia, które Księga Kapłańska potępia słowami: nie będziesz obcował z mężczyzną tak jak się obcuje z kobietą, bo to jest obrzydliwość. Nie będziesz też obcował z żadnym zwierzęciem, przez to stałbyś się nieczysty. Kobieta też nie podda się zwierzęciu w celu obcowania z nim, bo to rzecz haniebna. Po wskazaniu obowiązków małżonków względem małżeństwa, które przestaje być święte, gdy przez złe nastawienie staje się niepłodne, przejdę do omówienia nierządu w ścisłym sensie. Chodzi o wspólny grzech między mężczyzną i kobietą, opłacany pieniędzmi lub podarunkami. Ciało ludzkie jest wspaniałą świątynią, która ukrywa w sobie ołtarz. Na ołtarzu powinien się znajdować Bóg, ale Boga nie ma tam, gdzie istnieje zepsucie. W ciele nieczystego ołtarz jest więc zbezczeszczony i nie ma tam Boga. Podobnie do pijanego człowieka tarzającego się w błocie i swych wymiocinach, człowiek degraduje samego siebie w zwierzęceniu nieczystości. Staje się gorszy niż robak i niż najbardziej nieczyste zwierzę. I powiedzcie mi, jeśli wśród was jest ktoś, kto zdeprawował się do tego stopnia, że sprzedaje swe ciało, jak się sprzedaje zboże lub zwierzę, jakie dobro z tego wynikło? Weźcie do rąk serce, przebadajcie je, przepytajcie je, wsłuchajcie się w nie, zobaczcie jego rany, ból wywołujący jego drżenie.
Potem zaś mówcie i odpowiedzcie mi, czy owoc ten był taki słodki, że było warto zadać takie cierpienie sercu zrodzonemu jako czyste, wy zaś zmusiliście je do życia w ciele nieczystym, sercu, które zmusiliście do bicia, dając życie i zapał nierządowi i niszcząc je w grzechu. Powiedzcie mi, czy jesteście aż tak zdeprawowane, że nie łkacie w skrytości, słysząc głos dziecka, które woła mamo, i myśląc o waszej matce, o kobiety lekkich obyczajów, które uciekłyście z domu lub zostałyście przepędzone, aby gnijący owoc nie psuł zgnilizną innych dzieci? Czy nie płaczecie na myśl o matce, która może umarła z bólu, gdyż musiała powiedzieć: urodziłam istotę, która przynosi mi hańbę? Czy przy spotkaniu ze starcem, którego siwe włosy czynią godnym szacunku, nie odczuwałyście waszego serca rozdzierającego się na myśl, że okryłyście hańbą włosy waszego ojca, jak błotem zaczerpniętym pełną dłonią, a wraz z tą hańbą wywołałyście pogardę w jego rodzinnej osadzie? Czyż nie odczuwacie, jak żal ściska wam wnętrzności na widok szczęścia małżonki lub niewinnej młodej dziewczyny, gdy musicie sobie powiedzieć: ja odrzuciłam to wszystko i nigdy nie będę tego mieć? Czyż nie odczuwacie wstydu, napotykając wzrok mężczyzny pełen pożądliwości lub pogardy? Czy nie odczuwacie waszej nędzy, pragnąc pocałunku dziecka, a nie ośmielacie się już powiedzieć: pocałuj mnie? Bo zabiłyście wielokrotnie to życie, które miało się narodzić, bo odrzuciłyście je jak męczące jarzmo i bezużyteczne obciążenie, oderwane od drzewa, które je poczęło, wyrzuciłyście je na gnojowisko. Teraz to małe życie krzyczy: zabójcy! Czy nie drżycie przede wszystkim na myśl o sędzi, który was stworzył i oczekuje was, by zapytać: co uczyniłeś z samym sobą? Czy po to dałem ci życie? Gniazdo robactwa i zepsucia, jakże ośmielasz się stać w mojej obecności? Miałaś już wszystko, co było dla ciebie Bogiem, uciechę. Idź teraz do miejsca wiecznego przeklęcia. Kto płacze? Nikt? Mówicie: nikt? A jednak moja dusza idzie na spotkanie innej duszy zalanej łzami. Dlaczego tam idzie? Aby rzucić przekleństwo na ladacznicę? Nie. Idzie, bo jej dusza wzbudza moją litość. Wszystko we mnie czuję od razu do jej prugawego ciała, spoconego od lubieżnego wysiłku. A jej dusza? O, ojcze, ojcze, to również dla tej duszy przejąłem ciało i opuściłem niebo, by być jej odkupicielem i dla wielu innych dusz, jej sióstr. Dlaczego nie miałbym przyjąć tej zabłąkanej owieczki, doprowadzić do owczarni, oczyścić, przyłączyć do stada, dać jej pastwisko i miłość, która byłaby doskonała, jak tylko moja może być? Jakże różna jest od tego, co dotąd ona nazywała miłością, choć była to tylko nienawiść. Miłość, którą jej dam, będzie tak współczująca, tak doskonała, tak słodka, że już nie będzie płakać nad minionym czasem lub zapłacze jedynie mówiąc: zbyt wiele dni straciłam z dala od ciebie, wieczna piękności. Kto mi przywróci utracony czas? Jak zakosztować w krótkim czasie, który mi pozostaje, tego, czego bym zasmakowała, gdybym zawsze była czysta? A jednak nie płacz, duszo zdeptana całą pożądliwością świata. Posłuchaj, jesteś jak odrażający łachman, ale możesz stać się kwiatem. Jesteś gnojowiskiem, ale możesz stać się kwietnikiem. Jesteś nieczystym zwierzęciem, ale możesz stać się aniołem. Któregoś dnia nim byłaś. Tańczyłaś na ukwieconych łąkach, róża wśród róż, świeża jak one, pachnąca dziewictwem. Śpiewałaś pogodna, dziecięce piosenki. Potem biegłaś do matki, do ojca i mówiłaś im: jesteście moją miłością. Niewidzialny stróż, którego każde stworzenie ma u swego boku, uśmiechał się wobec lazurowej bieli twojej duszy. A potem? Dlaczego? Dlaczego wyrwałaś sobie skrzydła niewinnego dziecka? Dlaczego podeptałaś nogami serce ojca i matki, aby biec ku innym sercom zawodnym?
Dlaczego poniżyłaś swój czysty głos kłamliwymi słowami namiętności? Dlaczego złamałaś łodygę róży, zadając gwałt samej siebie? Nawróć się, córko Boga. Nawrócenie odnawia, oczyszcza, porywa ku wyżynom. Człowiek nie potrafi ci przebaczyć, nawet twój ojciec nie mógłby tego uczynić, ale Bóg to potrafi. Dobroci Boga nie można porównać z dobrocią ludzką, a Jego miłosierdzie jest nieskończenie większe niż nędza człowieka. Uszanuj samą siebie, uczyń swą duszę godną czci przez życie szlachetne. Znajdź sprawiedliwość w Bogu, nie grzesząc już więcej przeciwko swej duszy. Przy Bogu nadaj sobie nowe imię, oto co posiada wartość. Jesteś występkiem, stań się prawością, stań się ofiarą, stań się męczennicą swej pokuty. Potrafiłaś zadać męczeństwo swemu sercu dla sprawienia radości ciału. Teraz umiej umartwić swe ciało, aby dać pokój wieczny swemu sercu. Idź, idźcie wszyscy, każdy ze swym brzemieniem i myślą. Zastanawiajcie się. Bóg was wszystkich oczekuje i nie odrzuca żadnej osoby, która się nawraca. Niech Pan da wam światło, abyście poznali swe dusze. Idźcie.